10 najlepszych psów dla seniorów, dla osób starszych. Oczywiście, psy dla seniorów, dla osób starszych są psami, które powinny się charakteryzować kilkoma rzeczami: przyjacielskie, bezkonfliktowe, posiadające jednak swój charakter. Nie oczekujmy od psów, które mają nam towarzyszyć, żeby były całkowicie oddane. One mają być towarzyszami, a nie mają być zabawkami. Do tego, charakter na średnim poziomie i oczywiście, najlepiej, żeby ta wielkość też nie była. Zbyt duża. Ale przejdźmy do naszych psów. Jak zawsze, muszę podkreślić, że ta, te miejsca to nie są miejsca, one są ułożone w sposób dowolny. Pierwszym psem, o którym warto wspomnieć, jest pudel. Pudle, czyli psy niewiarygodnie inteligentne, psy posiadające bardzo przyjemny, fajny charakter, psy oddane, lojalne, lubiące zabawę. Co najważniejsze, bardzo mocno nastawione na ludzi, na kontakt z nami. I ta olbrzymia inteligencja, i oczywiście potężne możliwości nauki, to nie to, co jest najważniejsze w pudlu, tylko ten fajny, przyjemny charakter. Bez agresji, bezkonfliktowy, naprawdę fajnie oddany. Pamiętajmy tylko w przypadku pudli o potrzebie pielęgnacji i potrzebie ruchu. Te psy jednak też potrzebują ruchu. Jak wszystkie dzisiaj wymienione, ponieważ pies dla osób starszych, dla seniorów też powinien. Być psem o sporej potrzebie ruchu. Sporej, średniej, nie wiem jak to ująć. Oczywiście jeśli mówimy o pudlu, to najlepiej pudel średni. 7-11 kg, 35-45 cm wysokości. Drugim psem jest Pekinczyk. Psy bardzo lojalne, wierne, ale psy posiadające swoje zdanie. Potrzebujące dużo naszej uwagi, ale na przykład zabawa, pieszczoty wtedy, kiedy one mają na to ochotę. Tak, jak wspomniałem, to nie ma być zabawka, to ma być nasz towarzysz. Średnio układają mu się stosunki z obcymi psami, czy z znanymi też, oraz obcymi ludźmi, ale oczywiście są to psy raczej bezkonfliktowe. To średnio wynika z tego, że no po prostu nie lubi ruchu, nie lubi za dużo towarzystwa, innych zwierząt. Najlepiej czuje się u siebie w domu. Najlepszymi dla niego warunkami właśnie jest dom. Gdzie nie ma zamieszania, gdzie nie ma zbyt dużo hałasu, ruchu, to jest pies spokojny, zrównoważony i takich warunków właśnie potrzebuje. Od 3 do 6,5 kg wagi. Trzecim psem jest Shih Tzu. Pies przyjacielski, oddany, ale lubiący sam podejmować decyzje. Na przykład uwielbia pieszczoty, ale tylko wtedy, kiedy on ma na to ochotę. Coś podobnego do Pekinczyka. No, i do tego Tzu może nam naprawdę wejść na głowę. Tutaj musimy uważać przy wielu z tych dzisiaj wymienionych psów, ponieważ duża inteligencja, chociaż to są psy małe, i niektórzy mówią one nie mają inteligencji, a rzeczywistość jest całkowicie inna, i spryt to też potężne umiejętności wchodzenia nam na głowę. Tzu to pies bezkonfliktowy, potrzebujący ruchu, chociaż na średnim poziomie. Pamiętajmy w jego przypadku też o pielęgnacji. Ale to psy łagodne, hałaśliwe, taki fajny towarzysz. 4,8 kg, 20-28 cm. Czwartym psem jest koker spaniel. Te psy są łagodne, mocno wiążące się z ludźmi, lubiące ruch. Tutaj musimy o tym pamiętać, że koker spaniel to pies, który tej aktywności fizycznej potrzebuje całkiem sporo. Do tego jest to pies, który może być stróżem, ostrzeże nas przed tym, co się dzieje wokół nas, dobrze dogaduje się ze zwierzętami. Ale to też pies nie lubiący być sam. No, ale to dotyczy wszystkich dzisiaj wymienianych psów. Kokel spaniel to jednak pies, który wymaga troszkę więcej wiedzy w wychowaniu. Może też być głośny, troszkę więcej wiedzy w prowadzeniu. Ale oczywiście te jego cechy charakteru, to jaki jest naprawdę, są tego wartne. 12-16 kg, 36-43 cm wysokości. Piątym psem jest Chihuahua. Jak to się mówi, duży pies w ciele najmniejszego psa na świecie. Psy wrażliwe, potrzebujące sporo uwagi naszej, można powiedzieć, dużo naszej uwagi, lubiące zabawę, pieszczoty, odważne, na co niekiedy trzeba uważać, ponieważ ta odwaga mocno przerasta ich rozmiary i jest kilkunastokrotnie przynajmniej większa. Psy potrzebujące ruchu, chociaż to się niektórym wydaje, że taki malutki piesek tego ruchu potrzebuje mało, to jednak Chihuahua jest psem aktywnym. Ale to też psy oddane, wesołe, bardzo inteligentnie, wszędzie się świetnie odnajdujące. W rękach osób starszych seniorów, oczywiście też. To jest taki fajny towarzysz, tylko towarzysz naprawdę z swoim zdaniem, z dużą inteligencją i potrafi być fajnym towarzyszem. Nie ślepo nas słuchającym, ale bardzo fajnym. Do 3 kg i 16-20 cm. Szóstym psem jest Cavalier King Charles Spaniel. Psy czułe, radosne, najlepiej czujące się właśnie przy człowieku. Są one pogodnie, optymistycznie nastawione do świata, pozbawione agresji, świetnie dostosowują się do tych wszystkich warunków, w jakich się znajdują. Wychowanie jest proste, ale jak zawsze, nie oczekujmy całkowitego posłuszeństwa. To jest, powtórzę chyba po raz dziesiąty, to jest nasz towarzysz, a nie zabawka automatyczna, która będzie robiła to, co chcemy. 6 do 9 kg, 30-33 cm wysokości. I przy Cavalier King Charles Spaniel, nie martwmy się tym takim niekiedy smutnym wyglądem. One są psami bardzo, bardzo wesołymi. Siódmym psem jest szpic miniaturowy. Psy bardzo oddane, ale potrzebujące też bardzo dużo naszej uwagi. Potrzebujące ruchu, naszego czasu. To też pies mający charakter, taki charakterek, jak to niektórzy mówią. To też nie jest pies, który będzie w 100% posłuszny. Niektórzy niestety tak traktują szpica miniaturowego, może sugerując się jego wyglądem, ale ten pies też ma swój rozumek, też ma swoje zdanie i oczywiście jak nie będziemy zmuszać go do wszystkiego, to nigdy na tej linii nie dojdzie do problemów. To są psy czułe, radosne, naprawdę uwielbiające być tuż przy człowieku. Tu, podobnie jak te inne psy dzisiaj wymienione, najlepiej czują się właśnie, kiedy są przy swoim opiekunie, swoich opiekunach, i to jest dla nich najfajniejsza rzecz. Taki fajny, miły, przyjemny towarzysz. Do 24 cm i do 3,5 kg wagi. Ósmym psem jest West Highland White Terrier. Pewne siebie, lubiące ruch, troszkę niezależne, ale tak jak mówię, te rzeczy nie przeszkadzają, tylko właśnie. Powodują, że te psy są jeszcze fajniejsze. Wesoły, przyjacielski, bardzo lubi być tuż przy człowieku, po prostu mógłby być przy nas cały czas, ale w taki bardzo fajny sposób. Nie będzie nam wchodził pod nogi, nie będzie nam się plątał w jakiś nieprzyjemny sposób. Czyli bardzo fajna cecha. Jeśli chodzi o spacery, tutaj musimy uważać na większe psy żeby ich nie zaczepiał. Socjalizacja jest potrzebna i oczywiście na dosyć mocny silny instynkt myśliwski. Jednak West Highland White Terrier, chociaż niektórym się wydaje zabawką, raczej tym, którzy się nie mieli nigdy z tym psem do czynienia, to jest myśliwy. Może były, ale jednak myśliwy. Do tego psy bardzo inteligentne, no i oczywiście pamiętajmy o pielęgnacji. 70 kg. Dziewiątym psem jest Yorkshire Terrier. Pies wokół którego narosło tak dużo mitów, że niestety nie wszyscy odbierają go tak jak trzeba. To jest pies wymagający. Musimy mu poświęcić troszkę więcej czasu na wychowanie i na prowadzenie niż inne dzisiaj wymienione psy. Ale ta upartość, zadziorność w stosunku do obcych psów, najczęściej tych wiele, o wiele wiele większych psów, to jednak jest coś, co po prostu w ogóle nie powinno wystąpić, kiedy go normalnie wychowujemy. Tu nie trzeba żadnych cudów, tu trzeba po prostu go wychować. A tak to jest pies bardzo przyjacielski, towarzyski, uwielbiający opiekuna, opiekunów i tych wad dotyczących Yorkshire Terriera właściwie nie powinno w ogóle być. Kiedy go wychowamy i kiedy mamy dla niego czas, ponieważ to jest kolejny pies, który potrzebuje sporo naszej uwagi, sporo naszej miłości. 18-23 cm do 3,5 kg wagi. Dziesiątym ostatnim psem jest Maltańczyk. Kolejny świetny towarzysz, pies do towarzystwa. Pozbawiony agresji, bardzo wesoły, bezproblemowy. Świetny, taki właśnie pies do towarzystwa, który będzie z nami, który się świetnie z nami dogaduje, nie sprawiając problemów. On też uwielbia, najlepiej czuje się przy człowieku i to jest coś bardzo fajnego coś, co łączy te wszystkie dzisiaj wymienione psy czyli taki fajny stosunek do człowieka. Te psy po prostu lubią być z nami, z ludźmi i to. Nie chodzi tylko, że z osobami starszymi, z seniorami. One po prostu lubią być z człowiekiem, i ten człowiek im jest naprawdę bardzo potrzebny do szczęścia. Wracając do Maltańczyka, to też przez inteligentny, posłuszny, niesprawiający problemów ze zwierzętami czy też z ludźmi. 20-25 cm, 3-4 kg. Więc, jak widać, większość tych psów, o których dzisiaj mówiłem, łączy kilka cech. Są przyjacielskie. Lubią ludzi, są oddane, mają swoje zdanie, o tym nie wolno zapominać, ale są takimi fajnymi towarzyszami. Towarzyszami, które, którzy nie będą nam sprawiać problemów, tylko po prostu będzie ten czas, jaki nam będzie z nimi płynął, bardzo, bardzo fajny. Do tego pies, psy. Wesołe, towarzyskie, przyjacielskie. No i właśnie takie powinny być psy. Nie tylko dla osób starszych i seniorów, jak brzmi tytuł tego materiału, a, e, dla wszystkich. Na dzisiaj dziękuję, oczywiście zapraszam na inne materiały, zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, opublikuj, poleć, pokaż znajomym tak, żeby ten materiał, no i inne materiały dotarły jak najszerzej. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.